wyznaniu, czy też o wyznającą inną ideologię. Dobrze, spójrzmy w takim razie na... z kierunkiem lewicowym. Tak, proszę, tak, a świnka morska jest zwierzęciem morskim. Nie, tak? Pan, powiedzmy, pan Stanisław Hitler, wybitny przywódca socjalistyczny, był przywódcą partii narodowo-socjalistycznej. Narodowy socjalizm bazuje na biologicznym rasizmie. Socjalizm nie ma nic wspólnego z rasizmem. Tak, tak powiedzieć, pan a więc demokratyczną, prawda? A poza tym Hitler zwalczał lewicę, przede wszystkim lewicę i faszyzmu. Przedstawił formułę, która definiuje faszyzm. Przypomnę tę formułę, żeby była jasna. Stanisław Michalkiewicz, przypomnę, że to Mussoliniego. Słuchamy. Oczywiście, no, trzeba się odwoływać do twórców, do autorytetów faszystowskich, prawda? Jeżeli ja się odwołuję, damy powiedzieć, damy panu powiedzieć, panie, jeszcze nie mówi. Faszyzmu włoskiego, nie próbujemy definiować cokolwiek między nazizmem a faszyzmem. Dobrze, dajmy jeżeli powiedzieć panu. Proszę dokończyć, jak definiujemy faszyzm. Odwołajmy się do źródeł i proponuję, żebyśmy się odwołali do takiego źródła, jak Benito Mussolini, który zdefiniował, przedstawił formułę faszystowską. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. To jest faszyzm, to jest istota faszyzmu, przekonanie, że państwu wszystko wolno. I jeżeli ktoś tego nie wie, to niech wróci do szkoły i niech się uczy. W faszyzmu uzupełni... tak łatwo pan wraca do źródła. Nie, dobrze, spójrzmy w takim razie. Marksa, czy też proszę się pana, jeśli pan pozwoli, jeśli pan pozwoli, to wrócę. Tylko, wie pan, mamy i tak wystarczająco duży chaos semantyczny, żebyśmy tutaj go nie pogłębiali. Ale to było ciekawe porównanie. Czy jeżeli w definicji faszyzmu idziemy do Mussoliniego, to w definicji komunizmu, czy idziemy do Karola Marksa? Tak, bo tak samo w przypadku tego nieszczęsnego sierpa i młota, prawda? By jakoś do był również symbolem nie utożsamiających się ze stalinizmem, czy totalitarną wizją państwa. Aby być po prostu przeciwko imigracji jako takiej. To jest pan Tuman, jak rozumiem... Za chwilę pan dostanie głos, panie Stanisławie. Już, momencik. Jak rozumiem, panowie stwierdzacie... Nie zabierać głosu, bo to się mija z celem. Nie, właśnie bardzo... Nie, się na różnicę łajdactwa mija się z celem. To mi przypomina debatę między Hillarią Clintonową a Donaldem Trumpem, którzy się licytowali na różnicę łajdactwa. Co właściwie, jaki cel ma udowodnić, co chce udowodnić? Chcemy porozmawiać o tym, jak wygląda, czy mowa nienawiści w Polsce dotyka rzeczywiście tylko, czy mowa tylko narodowców? Kolorowych, ksenofobu, czy to jest ksenofobia, antysemityzm, rasizm? Co to jest ta mowa nienawiści, bo inaczej będziemy właśnie... Dobrze, panie Igo, jest tam idea... Dobrze, to spróbujmy może, panie Stanisławie, ja panu zadam pytanie. Pan o politycznej poprawności pisał 20 lat temu. Ja pamiętam felietony. Pan jeszcze nikt nie za bardzo wiedział, o co chodzi. Pan pierwszy pisał, jest pan specjalistą w tej sprawie. Co to właściwie takiego jest? Niech nam pan opowie. To jest narzędzie terroru. To jest narzędzie terroru, bardzo podobne, i ta mowa nienawiści zwłaszcza, jest bardzo podobna do artykułu 58 Kodeksu Karnego Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Sowieckiej. Tam w ramach tego 58 artykułu był taki punkt agitacja antysowiecka. Miliony ludzi przypłaciły albo życiem, albo więzieniem. I to na razie młodemu Lewkowi dopiero pazury rosną, ale jak urosną, to poczujemy je na własnej skórze. Mamy do czynienia bowiem, i tutaj pan ma rację w pewnym sensie, ale tylko w pewnym sensie, że mamy do czynienia z przemocą, ale przemocą zorganizowaną, z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej, z wykorzystaniem instytucji państwowych. Ta przemoc to jest element strategii rewolucji komunistycznej, która w Europie jest w pełnym natarciu. Tyle tylko, że toczy się, prowadzona jest według innej strategii niż ta, którą my poznaliśmy. Bo myśmy poznali strategię bolszewicką, która się składała z trzech elementów. Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia. Ona przyniosła rezultaty, nie można powiedzieć, że nie, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym współcześni prowadzący tę rewolucję, współcześni przywódcy rewolucji komunistycznej zastosowali strategię inną, którą jeszcze w latach 20. XX wieku zaproponował Antoni Gramsci. On uważał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej należy uczynić sferę kultury, sferę ludzkiej świadomości. W związku z tym w tej strategii na plan pierwszy wysuwa się masowe duraczenie. Narzędzia terroru właśnie są stworzone, tyle tylko, że nie stosowane w skali masowej, a stosunki własnościowe się zmienią same przez się. I masowe duraczenie wymaga
pewnego panowania nad językiem. No i w związku z tym mowa nienawiści jest zwalczana. Co to jest mowa nienawiści? Krytyka. Ale zamiast liści wisieć będą się liści. Każda krytyka, która nam się nie podoba, to jest mowa nienawiści. A panu się to podoba? Rozumiem, że jeżeli najpierw państwo zabroni panu obrażać gejów i lesbijki, to kolejnym krokiem już będzie uspołecznienie środków produkcji, tak? Tak to postępuje, tak? Tak jest, To jest bardzo, bardzo przemyślana strategia, łaskawy panie. Tyle pan sam jest ofiarą. Jeżeli pan sobie z tego nie zdaje sprawy, no to nic. Ale właśnie, nie panie Stanisławie, proszę mi powiedzieć, jak zapraszałam jak zapraszałam ludzi do programu, nie znali pan nazwiska. Dlaczego? No, nie wiem, nie jestem aż taki sławny, jakby... Ale dlaczego nie ma pana, dlaczego pana nie ma w mediach? Czyli no, pan jest publicystą niesłychanie efektownie piszącym. A w głównego nurtu, no to media głównego nurtu korzystają z takich gości. Czuje się pan ofiarą politycznej poprawności? Nie, nie czuję się. Nie. Ja całe życie walczyłem z komunizmem, takie świadome. Walczyłem z wszelkimi formami cenzury. I na przykład tutaj był, państwo postawiliście takie pytanie, jak pokazywaliście Stalina i tak dalej, czy Stalin powinien tutaj... Powinien. Dyskurs publiczny powinien być spontaniczny i wolny. Powinien być autentyczny. A jeżeli się zaczynają mnożyć tematy tabu, których albo nie wolno poruszać, albo wolno poruszać tylko we wskazany przez kogoś, nie wiadomo przez kogo, sposób. To panie Sosowie, ale zarzutem jest nawoływanie do przemocy. Proszę pana, jest bardzo ostra granica między nawoływaniem a krytyką. Na przykład państwo tutaj zresztą w drugim punkcie podali, że nie krytykujemy tam zachowania i poglądy, ale nie ludzi. No zaraz, jeżeli przyłapiemy kogoś na złodziejstwie, na gorącym uczynku, no to czy możemy mu dać taką recenzję, że oto złapaliśmy złodzieja? No chyba możemy, prawda? No, jeśli pan albo jest katolikiem, oszusta, to na oszustwie nie. Złapaliśmy. No to jest złodziej, to jest oszust, prawda? Krytykujemy człowieka. Jeżeli nie wolno nam będzie mu takiej recenzji wystawić, to znaczy, że nasza swoboda ekspresji jest krępowana i tyle. I o to chodzi bolszewikom, wszystko jedno pod jakim kostiumem, w jaki kostium by się drapowali, bo nawet jak się owiną w płaszcz Konrada, to ubeckie cholewy spod tego płaszcza im wystają zawsze. Czy jeden z organizatorów... No do gazu ludzie, to sobie pan chce karać? Inicjatywa jest niebezpieczna. No ale wprowadzono w kodeksie karnym po wojnie wprowadzono w kodeksie karnym zakaz wprowadzono w małym kodeksie karnym karalność tak zwanej szeptanki. Nie, mnóstwo ludzi poniosło śmierć z tego artykuł 13 Konstytucji, który mówi o tym, że nie powinniśmy promować faszyzmu, komunizmu oraz nacjonalizmu. Nie ma żadnego powodu, żebyście panowie zawężali granice wolności słowa pod pretekstem tego, że nie potraficie wyparzyć sobie języka. Ale mówimy o przestępstwach z nienawiści, a nie o kształtowaniu prawa. Nie ma żadnych przestępstw z nienawiści. Co to jest sztuczna kategoria. Tak jest. W prawie karnym są takie kategorie, które od dawna są, które się nazywają ekscesem intensywnym i ekscesem ekstensywnym krytyki. I naprawdę nie trzeba pchać rzeki, bo ona będzie płynęła... 256 i 257... To przebijanie się ciągłe. Humanista domaga pan Paweł Ozdoba. Kneblowania wolności. Nie kneblowania wolności, naprawdę, tylko wobec funkcjonariuszy publicznych. To są ludzie, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność. Panie Stanisławie, krótko i felieton jeszcze krótko. Pan Stanisław, krótko, a potem przykład, do czego prowadzi mowa nienawiści. Pan Zuckerberg ma prawo mieć swoje sympatie, antypatie i ma prawo nawet je uzewnętrzniać. W takiej formie, chociaż to może jest nieelegancko i nieładnie, natomiast jeżeli już to robi, to niech nie udaje obiektywnego. To jest inaczej. A jeśli pan pozwoli, to zapytam pana, żebyśmy przeszli do konkretów. Czy na przykład jak powiem precz z komuną, to jest mowa nienawiści, czy nie? Nie. A jak powiem precz z faszyzmem, to jest... Nie. Ale precz z komuną, to znaczy wyeliminujmy komunę.
prawda? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, że ideologię, bo ideologia nie unosi się w powietrzu, ma swoich nosicieli, ma swoich prezenterów, prawda? Tak samo jak mowa nienawiści. No nie można wyeliminować nienawiści, nie można wyeliminować nienawiści bez eliminowania nienawistników. Nienawistnicy do gazu. Humanizacja i pogarda. Pani powiedziała bardzo słusznie. Pojawiły się w historii dwa radykalne nurty ludobójcze w XX wieku. Obydwa z lewicowej prowendiencji, bolszewizm i faszyzm. I obydwa ruchy polegały na pewnych inżynieriach społecznych, bazujących na tym, żeby poprawić świat. Bolszewizm uważał, że świat będzie lepszy wtedy, kiedy wyeliminuje się niewłaściwe klasy, a faszyzm, kiedy wyeliminuje się niewłaściwe rasy. Puszczmy jeszcze, panie Stanisławie, ja mam propozycję taką dla państwa. Jest symetria, łaskawy ponieważ panie, widzę, jeżeli że... Jeżeli pan jest... tej symetrii nie zauważa, to jest pan mało spostrzegawczy. Jeżeli jest... wyobrazić komunizm bez gułagu, tak nazizmu bez komór gazowych sobie nie można wyobrazić. Pan ma bardzo... Posłuchajcie państwo, ja mam taką prośbę do...